Szanowni, w tym filmie chciałem odnieść się do tego, o czym dyskutowaliśmy dzisiaj na lekcji. Mianowicie o tym, jakie ograniczenia na wielkość komórki zwierzęcej lub roślinnej mogą wynikać z czysto geometrycznych rozważań, bez jakiejś szczegółowej znajomości tego, jak wygląda metabolizm tych komórek. Ale, żeby to dobrze opowiedzieć, to muszę się najpierw zminimalizować. No, więc już mnie nie ma. Dobra. To wszystko jest kontynuacją naszych rozważań na temat tego, jak zmienia się pole powierzchni i objętość razem z wielkością. No, i przypominam, że analizowaliśmy dwa koty, pary kotów. Tu akurat. Oświetlenie jest może niekorzystne, i tutaj taki odblask wystąpił na tym kocie, ale chodzi o to, że są koty wydrukowane na drukarce 3D zgodnie z tym samym planem, tylko duży kot jest 2,5 razy większy od małego. Co to znaczy 2,5 razy większy od małego? No, na przykład, że wysokość dużego kota jest 2,5 razy większa od wysokości małego kota. I każdy rozmiar liniowy, każda długość zmierzona między odpowiadającymi sobie punktami w dużym kocie będzie dwa i pół raza większa niż długość pomiędzy tymi samymi odpowiadającymi punktami w małym kocie. No na przykład odległość pomiędzy czubkami uszu w dużym kocie będzie dwa i pół raza większa niż odległość między czubkami uszu w małym kocie. Albo no nie wiem tu już inny taki inny rozmiar. Odległość między oczami w małym kocie. Będzie 2,5 raza większa niż odległość między oczami w dużym kocie. No i teraz pole, to co nazywamy polą, polem powierzchni dużego kota nie jest wcale 2,5 raza większe od pola powierzchni małego kota, tylko jest większe 2,5 raza do kwadratu. No, ponieważ powierzchnia mierzymy ją w metrach kwadratowych, to nie jest ta sama jednostka co metry. Powierzchnia, tak jak mówiliśmy, to jest jakby no iloczyn dwóch wymiarów. Powierzchnia prostokąta to jest długość razy szerokość prostokąta, czy długość razy wysokość prostokąta, bo jeśli każdy z nich jest 2,5 razy większy, to ten iloczyn będzie 2,5 razy większy, 2,5 razy do kwadratu. A z objętością jest jeszcze ciekawiej, dlatego że objętość dużego kota jest 2,5 raza do trzeciej jest 2,5 do trzeciej razy. Razy większa od objętości małego kota. No i z tych obserwacji wynika, że istnieje interesująca wskazówka, dlaczego wielkość komórek jest w przyrodzie jest ograniczona. Wyobraźmy sobie, że komórka ma kształt kulisty, tylko że na początku, ponieważ okazało się, że nie było jeszcze kuli, a było koło. To rozważaliśmy świat płaszczaków, takich organizmów nieistniejących, które żyją w płaskim świecie, nie znają wysokości. Fajne na lekcjach fizyki i matematyki, i w ogóle przedmiotów ścisłych, jest to, że można sobie wyobrazić rzeczy, które nie istnieją i badać ich własności. Otóż komórka, czy w dwóch, czy w trzech wymiarach, komunikuje się ze światem zewnętrznym przez swoją granicę. W przypadku dwuwymiarowego koła, to tą granicą będzie ten okrąg. A miarą wielkości tego okręgu będzie obwód. Obwód, który zależy od promienia koła. Akurat koło i kula to są tak regularne, doskonałe kształty, że wystarczy jedna liczba promień, żeby narysować czy stworzyć i jedno, i drugie. Ta granica komórki służy komórce do wymiany ze światem. To przez tą granicę przenika do komórki tlen, konieczny do podtrzymania procesów życiowych zachodzących w komórce i usuwane jest przez tę granicę, usuwane są toksyczne produkty przemiany materii. Im większa jest ta granica, tym więcej tego tlenu może przeniknąć w jednostce czasu, i tym więcej możemy usunąć tych toksycznych produktów przemiany materii. Ale to, jak duża jest ta granica, w przypadku płaszczaków skaluje się tak proporcjonalnie do promienia tego koła. To. Ile komórka zużywa tlenu, albo ile produkuje w wyniku metabolizmu produktów przemiany materii zależy od tego, jaką ma. Od tego, jak duży jest środek komórki. Wnętrze komórki. Teraz w świecie płaszczaków to wnętrze to jest płaska figura koło, która i miarą. Wielkości tego wnętrza o tym żeśmy rozmawiali jest pole powierzchni tego koła pole powierzchni, które, zgodnie z tym, co powiedzieliśmy o polu powierzchni, zależy od promienia kwadratowo jak r do kwadratu. No więc tempo, w jakim komórka zużywa tlen, albo tempo, w jakim komórka produkuje toksyczne produkty przemiany materii, wytwarza toksyczne produkty przemiany materii, Zależy, jest proporcjonalne do jej wielkości, czyli do pola powierzchni w świecie płaszczaków. A zatem do promienia w kwadracie. No, w prawdziwym, trójwymiarowym świecie, który, w którym żyjemy, akurat miarą, zamiast koła będziemy myśleć o kuli, i miarą wielkości granicy tej kuli jest pole powierzchni kuli. Pole powierzchni, które znowu, ponieważ mamy do wyboru tylko jeden. Jedną wielkość o wymiarze długości będzie się skalować, mówią matematycy i fizycy, albo będzie zależeć od, tej, od tego promienia kuli jak promień do kwadratu, jak r do kwadratu. Natomiast wielkość wnętrza będzie miarą wielkości wnętrza, będzie objętość. Objętość to jest miara przestrzeni, którą ta komórka zajmuje. No i ta objętość będzie zależeć od r, od promienia kuli. Jak R do trzeciej. Zauważcie, że w obu wypadkach stosunek możliwości wymiany z otoczeniem określonej przez wielkość granicy komórki do zużycia, poziomu tempa zużycia tlenu albo tempa tlenu czy innych elementów, które są komórce potrzebne do życia albo tempo produkcji toksycznych produktów przemiany materii które muszą być z tej komórki usunięte przez jej granicę. W obu tych wypadkach ten stosunek zależy jak odwrotność promienia 1 nad r. To znaczy im większy promień, tym stosunek możliwości wymiany z otoczeniem do, zuży do zużycia lub do, do potrzeb komórki, metabolicznych potrzeb komórki maleje. No, to oznacza, że w pewnym momencie Dojdziemy do takiego momentu, dojdziemy, jeśli będziemy zwiększać R, to ten stosunek będzie się zmniejszał i zmniejszał aż w pewnym momencie stanie się coś takiego, że tak, albo komórka umrze z głodu, dlatego że nie będzie w stanie dostarczyć pobrać tyle tlenu z otoczenia przez swoją granicę, ile potrzebuje we wnętrzu, albo zatruje się własnymi produktami przemiany materii, ponieważ nie będzie w stanie usunąć tylu produktów przemiany materii. Przez swoją granicę, ile wyprodukuje we wnętrzu. No i stąd wynika, że powinno istnieć coś takiego, jak obserwowalne ograniczenie na wielkość komórek w przyrodzie. I takie ograniczenie istnieje. Komórki nie osiągają zbyt dużych rozmiarów. To jest zabawne, że. Że, że matematyka do, dostarcza argumentów tego typu, które są zupełnie niezależne od szczegółów metabolizmu tego komór tych komórek, prawda? A teraz pokażę Wam jeszcze jeden fajny rysunek. To jest wykres. Nie, nie ten, ten. To jest wykres z konferencji, yy, yy, która odbyła się w 2000, odbędzie się w 2022 roku. Odbyła się w yy, 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 3-4 Lipca 2022 roku i dotyczy zależności pomiędzy tempem metabolizmu, tu w charakterystyczny sposób określonym przez tempo zużycia tlenu w mililitrach na godzinę. No, Im im ten jest potrzebny komórkom do, do, do reakcji chemicznych, do w cudzysłowie procesów spalania, z których uzyskują energię. W związku z tym im, im Większe, Im więcej energii potrzebuje organizm, tym więcej potrzebuje tlenu. A tutaj jest w masa w gramach odpowiednio przekształcona. Ten, na tych osiach nie są wielkości bezpośrednio, tylko odpowiednio przekształcone. Nie jest to istotne. Istotne jest to, że zebrano, jak widzicie, tutaj olbrzymią liczbę danych dotyczącą olbrzymią, olbrzymiej liczby organizmów, i to wszystko układa się w taką dość. Wydaje się prostą zależność. No, nie jest to dokładnie linia prosta, ale już nawet gdybyśmy wiedzieli, dlaczego to jest linia, mogłaby to być linia prosta, to i tak to byłby wielki sukces. Otóż przyrodnicy, naukowcy, kiedy widzą taką prostą zależność, to zaczyna im świtać, że muszą być dla niej jakieś stosunkowo proste powody. Być może nie jeden prosty powód, ale kilka prostych powodów. No i cały czas, jak rozumiem, trwa dyskusja, nad tym, jak wyjaśnić ten wykres. Mogę mieć tylko nadzieję, że kiedy dorośniecie, to dostarczycie argumentów, znajdziecie argumenty, które tę dyskusję zakończą. Dziękuję bardzo.